W imieniu organizatorów debaty, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i Koła Naukowego Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego na debacie, która dotyczy przejrzystości stanowienia prawa w Unii Europejskiej, można powiedzieć, chociaż nazywa się to poetycko Eurolobbing pod wspólną kontrolą. Jest to debata, która towarzyszy oczywiście wydarzeniu, które będzie 25 maja, wyborom do Parlamentu Europejskiego, ale nie jest wydarzeniem przypadkowym. Nasza organizacja, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, zajmuje się procesem, między innymi procesem przejrzystością procesu stanowienia prawa, przejrzystością do tej akcji, którą właśnie prowadzą takie organizacje z całej Unii Europejskiej, które się zrzeszyły, żeby zorganizować akcję Polityka dla Ludzi, które martwią się tym, czy obywatele Unii Europejskiej mają dostateczny wpływ na to, jak stanowione jest prawo. My w Polsce się tym martwimy. Niekoniecznie pod hasłem, że korporacje wpływają na prawo, ale pod hasłem, że po prostu obywatele chcieliby jak najwięcej mieć głosu do zabrania, chcieliby mieć wpływ, chcieliby, żeby w polityce nie były stosowane żadne triki, żadne sposoby, tylko żeby było to po prostu otwarty, był to otwarty i uczciwy proces. My mamy wiele pytań, w Polsce często się mówi, to będą tylko rodziły kolejne patologie. My tak nie uważamy, ale uważamy, że temat jest rzeczywiście wart dyskutowania. Bardzo mam nadzieję, że dzisiaj ten temat będzie przez nas dokładnie omówiony, że Państwo zadacie dużo pytań, że może rozwiejecie jakieś swoje wątpliwości. Będziemy też Państwa zachęcali, żebyście się podzielili swoimi przemyśleniami. Ja witam naszych gości bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za przybycie. Mamy świetny panel ekspertów, osoby, które bezpośrednio biorą udział w stanowieniu prawa. Witam panią Danutę Hibner, pana Pawła Kowala, panią Wandę Nowicką i panią Małgorzatę Molendę-Zdziech i mojego kolegę ze Stowarzyszenia Krzysztofa Izdebskiego. I witam Państwa. Bardzo się cieszę, że jest Państwa tak dużo. Od razu powiem, że to nie będzie pierwsza, jedyna debata, w której chcemy temat jawności w życiu publicznym poruszać. 7 czerwca w warsztacie na Placu Konstytucji będziemy organizowali nasze 10-lecie, na które już Państwa zapraszam i tam ten temat tylko już na gruncie polskim będziemy kontynuowali. Dziękuję bardzo, Katarzyno. Witam Państwa serdecznie. Ja mam taką trochę niewdzięczną zawsze rolę bycia moderatorem tej dyskusji, szczególnie niewdzięczną, że wiem, że panelistki, przynajmniej nasze, tutaj pan poseł się jeszcze nie określił, muszą tak wyjść gdzieś w krańcach godziny 19, także nawet za 15. Ja rozumiem, że Państwo chyba na tą samą imprezę idą, jakieś takie mam wrażenie, bo jakaś coś ważnego, ale tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że Państwo do nas dołączyli, więc będę się starał prowadzić tę debatę bardzo sprawnie. Jeszcze zwrócę uwagę, że również jest ona transmitowana na żywo w internecie i będzie też dostępne nagranie potem w sieci. Też można zadawać pytania za pośrednictwem Twittera czy Facebooka. Wszystkie informacje są na stronie wydarzenia. Tak jak już tutaj Katarzyna wspomniała, bardzo dziękuję pani profesor Danuta Hibner z uwagi na to, że ma bogate doświadczenie związane i z lobbyingiem w Unii jako z punktu widzenia instytucji, jaką jest komisja i również z poziomu parlamentu, ale również też z tego okresu przedakcesyjnego, kiedy namawiała, przynajmniej tak w niektórych stenogramach sejmowych jest namawiała, czy deklarowała, że namawiała przedsiębiorców do tego, żeby też lobbowali za interesami polskimi. Tu też podobnie jak dr Paweł Kowal, europarlamentarzysta, autor artykułu, który niedawno został opublikowany w Rzeczpospolitej też na temat tego, że lobbying w Unii Europejskiej jest wszędzie i też jako Polska, czy jako polskie organizacje powinniśmy w tym uczestniczyć. Pani wicemarszałkini Wanda Nowicka, kandydatka do Europarlamentu, posłanka na Sejm, ale też osoba, która zajmowała się, no i właśnie tu mieliśmy taką kontrowersję i może będziemy o tym rozmawiać, czy lobbyingiem, czy rzecznictwem, a to jest o tyle ważne, że tym tematem naszej dyskusji też jest pewna równowaga tych lobbystów rozumianych jako przedstawicieli
dużego przemysłu czy banków, a też organizacjami pozarządowymi, organizacjami obywatelskimi. Ale najpierw będę chciał poprosić panią Małgorzatę Molendę Zdziech z Szkoły Głównej Handlowej, specjalistkę od lobbingu w Unii Europejskiej, żeby zarysowała nam pokrótce, o czym my w ogóle mówimy, bo niestety ja mam takie osobiste wrażenie, ale wiem, że pewnie też część z państwa, że debata, która towarzyszy kampanii wyborczej, no nie jest może tak merytoryczna, jakbyśmy chcieli, więc tym bardziej chcemy, żeby tutaj wybrzmiało to, co w kontekście lobbingu, w kontekście procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej jest istotne, a potem będę prosił państwa o udział w debacie. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i czuję się zaszczycona, że też mogę tutaj dzisiaj uczestniczyć. Tym bardziej jak się dowiedziałam, że pracuję w Instytucie Studiów Międzynarodowych, w którym pani profesor Danuta Hibner pracowała, zanim tam trafiłam, także to była dla mnie też taka informacja. Proszę państwa, z lobbingiem trochę jest tak, że już też w Polsce mamy ogromne, możemy porównać to do jakichś takich legend miejskich. Na tych plakatach też jest informacja, że w Unii Europejskiej mamy ponad 20 tysięcy. Ja mogę nawet to przebić, bo już te dane rejestrowe, takie bardzo ostrożne, mówię o nawet, że to już jest ponad 30, prawie 3 tysiące lobbystów zarejestrowanych. No i właśnie, z jednej strony podaje się takie liczby trochę strasząc nimi, a z drugiej strony mamy informacje z badań, chociażby Centrum Badania Opinii Społecznej CEBOS co jakiś czas przeprowadza sondaż i ten ostatni z 2013 roku pokazuje, że po prostu nie wiemy, co kryje się pod tym pojęciem. Mimo że mamy ustawę o działalności lobbingowej w Polsce od 2005 roku, co jest też ewenementem, bo w niewielu krajach lobbying jako działalność jest regulowany ustawowo, z racji właśnie też specyfiki i trudności objęcia tego regulacją ustawową. Są inne sposoby typu rejestr, tak jak jest w Unii Europejskiej. To wciąż jeszcze większość, bo tam ponad 53% badanych, mówi, że nigdy nie spotkało się z działalnością lobbingową i po prostu przyznaje, że nie wie, czym, co jest lobbingiem. Mogę tylko też zacząć od anegdoty, że kiedyś uczestniczyłam w programie telewizyjnym i też redaktorzy, dobierając tematy, z jednej strony właśnie my prezentowaliśmy lobbing, mówiliśmy coś o jakichś wynikach badań, a za chwilę następni goście mówili o tematyce mobbingu, bo redaktorowi wydawało się, że to jest podobnie. I powiem państwu, że niestety też studenci i to też prowadząc rozmowy z posłami, czy tak rozmawiając nieformalnie, zwłaszcza posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy rozpoczynają swoją pracę tam, to często ich bardzo zaskakuje i w takich trzech rzeczach, na które zwracają uwagę, to jest właśnie to, że mieliśmy na przykład szkolenie o tym, jak rozmawiać z grupami lobbingowymi, jak organizować spotkanie dla lobbystów. Tam można się przyznać, że byłem lobbystą. Pamiętam jednego parlamentarzystę, który był bardzo zdziwiony i mówił, wiesz, niemiecki kolega, gdy powiedział, że w pracach nad pakietem dyrektyw REACH dotyczących certyfikacji takich branż chemicznych, gdy do tego pakietu przygotowywał się w ten sposób, że spotkał się ze 100 lobbystami, to otrzymał oklaski, nagrodę i wszyscy powiedzieli, jaką ty wielką pracę wykonałeś. Także od razu odkrywają, że to jest trochę inna dziedzina i w takim razie nie jest to tylko jakaś działalność, która, jak powiedział jeden z francuskich autorów, pachnie siarką i szukamy od razu tego winnego. Lobbing w Unii Europejskiej został zdefiniowany w czasach, znaczy w momencie, kiedy weszła w życie inicjatywa na rzecz przejrzystości. Pani profesor też przy tej inicjatywie pracowała, ale to Siim Kallas swoim też imieniem i nazwiskiem tutaj przysłużył się i jest kojarzony z tą inicjatywą. Może też nie bez przyczyny Estonia, ale z drugiej strony tak wydaje mi się, że te działania regulacyjne w Unii Europejskiej są zawsze spowodowane jakimiś wydarzeniami zewnętrznymi. Z jednej strony jest to też bardzo dobre, że Unia, mimo tego, że jest organizmem wielokulturowym, dokonuje
takich doprecyzowań i stara się ulepszyć czy zoptymalizować ten sposób regulacji lobbingu. Przy Europejskiej Inicjatywie na Rzecz Przejrzystości sam Sim Kallas w wywiadzie dla Financial Times przyznał, że to jest bardzo ważny proces i trzeba się zająć regulacją lobbingu, bo w Stanach Zjednoczonych w tym czasie mieliśmy do czynienia z aferą Jacka Abramoffa, a jeśli z taką aferą mielibyśmy do czynienia tutaj na terenie Unii Europejskiej, no to nadwyrężyłoby zaufanie do instytucji. Przypominam, że w 1999 roku przecież mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym faktem dymisji Komisji Europejskiej na skutek takich afer związanych z korupcją i nepotyzmem. I też te i właśnie działania zostały podjęte. Przypomnijmy może zatem, jak jest w Unii definiowany lobbying i właśnie Inicjatywa na Rzecz Przejrzystości definiuje działania lobbyingowe jako wszelkie działania mające na celu wywarcie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje europejskie. Przy czym wskazuje, że takie działania mogą być podejmowane nie tylko przez organizatorem rejestrem, przy czym, jak każdy z Państwa może zobaczyć, bo to jest dostępne, formularze, które wypełniają, poddając się dobrowolnej rejestracji, są dostosowane do specyfiki każdego z podmiotów. I może zacznijmy właśnie od tego, że na 14 maja, wczoraj te dane były sprawdzane. Mamy sytuację taką, że mamy prawie 6600 podmiotów lobbyingowych zarejestrowanych. Przyjęto takie szacunki, że mniej więcej jeden zarejestrowany podmiot reprezentowany jest przez 5 zarejestrowanych osób pracujących na rzecz tego podmiotu, czyli łatwo przeliczyć, jest to już ponad 30 tysięcy lobbystów, 32, którzy są zarejestrowani. Uważa się, tak przynajmniej oficjalnie jest napisane w informacji od komisji, że wyczerpuje to mniej więcej 3/4 wszystkich istotnych podmiotów biznesowych i 60% organizacji pozarządowych, które działają w Brukseli. Według opinii takich ekspertów niezwiązanych z instytucjami unijnymi mówi się, że te dane są raczej niedoszacowane i właściwie to, co chwytamy, to jest tylko taki czubek góry lodowej. Dziękuję. Proszę Państwa, warto się zastanowić właśnie, czy przyjrzeć, kim są te podmioty, które dokonują takiej rejestracji, bo rzeczywiście warto w Brukseli być i aby móc na ten proces decyzyjny wpływać. Chyba jedna z, właściwie bardzo rzadko ta nasza debata, która się toczy teraz w Polsce przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, jest niestety mało merytoryczna i jednak nakierowana na sprawy krajowe, ale jeden argument, który pojawia się często, to procent legislacji, czyli albo niektórzy mówią o 75%, niektórzy o 80%, prawa, i wskazuje, że to właśnie ten procent jest prawa narodowego, pochodzi z prawa unijnego. I właśnie to jest też argument, dla którego warto się zastanowić nad tym, żeby być na miejscu, czy otworzyć własne przedstawicielstwo. Proponuję też, żebyśmy patrzyli na tą działalność lobbyingową, jaką na taką działalność komunikacyjną, czyli to jest zawsze proces, który wymaga z jednej strony tej grupy lobbyingowej, czy to właśnie, i tutaj już nie robię rozróżnienia na rzecznictwo interesów, bo w tym rejestrze, tak jak Państwu wspominałam, sektor pozarządowy też jest zapraszany do tej rejestracji, ale skoro mamy do czynienia z komunikacją, no to musimy komunikować z kim? Z tym decydentem. W wypadku tutaj Forum Europejskiego mamy różne instytucje unijne. I patrzmy na ten proces lobbyingowy jako właśnie proces i te kontakty pomiędzy z jednej strony grupami lobbyingowymi, które mogą być silne i są i silniejsze, tak jak pokazują raporty dotyczące sektora finansowego, ale z drugiej strony mamy armię decydentów i to do nich też należy zadanie, aby tą informację otrzymaną od lobbystów zweryfikować, sprawdzić, czy zrównoważyć na przykład z informacją, która pochodzi z sektora pozarządowego, prawda?
System decyzyjny w Unii Europejskiej i chciałam tylko zwrócić, znaczy nie będzie tutaj przedmiotem opisu, bo za chwilę tutaj zwrócimy się do praktyków, natomiast warto przypominać ciągle, że mimo nawet też wzrostu roli parlamentu, ten Parlament Europejski ma trochę inne uprawnienia niż parlamenty narodowe i wszystko powinno się zaczynać i najważniejsza rola, ta początkowa tego procesu lobbingowego powinna się zaczynać w Komisji Europejskiej, prawda? Komisja z zasady ma czuwać nad tym i wychwytywać ten, budować europejski interes, to poczucie europejskich problemów. Komisji przysługuje też ta inicjatywa ustawodawcza. Natomiast parlament uruchamia, czy daje do dyspozycji i ożywia te kanały narodowe, bo mamy tam przecież tych swoich reprezentantów, prawda, które i te kanały są bardzo ważne i też warto wiedzieć, że niektóre funkcje, czy posła sprawozdawcy, raportera też są bardziej istotne niż inne, także z takiej praktyki lobbingowej do kogo się zwracać. Oczywiście mamy też Radę Unii Europejskiej, ale tutaj jeśli chodzi o kwestie lobbingu, jest to dosyć trudne, bo po pierwsze tu są reprezentowane interesy narodowe, ale też jak pokazują doświadczenia praktyków, tutaj rola stałych przedstawicielstw, które utrzymują te kontakty. Przypominam, że rejestr, który obowiązuje teraz w Unii Europejskiej, jest rejestrem wspólnym dla Parlamentu Europejskiego i Komisji, prawda? Czyli on tutaj nie obejmuje pozostałych instytucji. Same kwestie regulacji lobbingu nie pojawiły się od razu, prawda? Ten pierwszy dokument, który mówi w ogóle wprowadza kwestie kontaktu z grupami interesu, to są lata 90., dokładnie rok 92, przepraszam, kiedy mówiliśmy o otwartym dialogu właśnie z grupami interesu i który pokazuje, że właśnie w tym wielokulturowym kontekście trzeba też pozyskiwać informacje z różnych grup interesu, które chcą, czy w ogóle różnych grup, które też reprezentują sektor obywatelski, chcą być obecne w tym procesie decyzyjnym. Może i właśnie, jak wygląda teraz liczebność tych różnych aktorów lobbingowych? W myśl tych około 1700 podmiotów, czyli widzimy, że tutaj też może być, jest to silny aktor. I potem dopiero mamy firmy konsultingowe, indywidualnych lobbystów i kancelarie prawne, które wszystkie te trzy podmioty są kwalifikowane do jednej grupy, to jest 1200 podmiotów. Natomiast zwracam uwagę i też w kolejnych tutaj informacjach z komisji zawsze jest kładziony nacisk, że niepokoi mała liczba kancelarii prawnych, bo kancelarie prawne tylko w liczbie 70 są zarejestrowane. I co zrobić, aby zachęcić je do tej dobrowolnej rejestracji. I następne kategorie to środowiska naukowe, ośrodki analityczne, think tanki, też prawie 500 podmiotów zarejestrowanych i organizacje regionalne reprezentujące władze lokalne lub podmioty publiczne i mieszane, też około 300 podmiotów zarejestrowanych i najmniej liczna kategoria, ale też ma swoją podkategorię w rejestrze, organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne, to jest raptem 0,5% wszystkich, około 40 podmiotów zarejestrowanych. Jeśli byśmy spojrzeli w taki tylko ilościowy sposób, to te polskie reprezentacje wyglądają ilościowo bardzo dobrze, bo mamy wszystkie województwa mają swoje reprezentacje. Nawet jedno województwo poza reprezentacją właśnie wojewódzką ma jeszcze swoje, znaczy miasto ma swoje biuro przedstawicielskie. Mamy też jedno biuro reprezentujące interesy pracodawców, Lewiatana, który od początku jest w Brukseli. Startowaliśmy z biurem organizacji pozarządowych, co
też było wskazywane jako rzadki przykład, bo jeszcze przed naszą akcesją organizacje pozarządowe założyły biuro i przez jakiś czas miały wspólną reprezentację organizacji pozarządowych, co pokazywano też jako dobrą praktykę, ale na dłuższą metę okazało się to być trudne do realizacji, bo jednak też pod tą czapą organizacje pozarządowe kryją się różne interesy, ale też kwestia finansowania tutaj była trudna. I mamy szereg interesów, czy to firmy jak Polskie Koleje Państwowe, czy PGNiG, także ilościowo wyglądamy dosyć dobrze. To jest wśród nowych, jeśli korzystamy ciągle z tej kalki, stare i nowe kraje Unii, to Polska ma tych wśród nowych krajów, najwięcej ilościowo. Natomiast problemy pojawiają się, jeśli chodzi o strategię działania, to co chcemy nazwać sukcesem, czy ewentualnie no, pokazać porażkę takich działań. Myślę, że warto tylko podkreślić jeszcze ciągle, że jesteśmy ciągle na tym etapie uczenia się i mam wrażenie, że w wypadku nawet tego lobbingu europejskiego bardzo wiele daje ta schizofrenia, w której, no użyję takiego może mocnego słowa, w której muszą żyć chyba i eurodeputowani i może bez chyba, bo też w takich nieoficjalnych rozmowach o tym mówią. Znaczy schizofreniczna sytuacja, absolutnie proszę, w której jeśli jesteśmy w Brukseli, możemy mówić i używać tego terminu, natomiast jeśli przenosimy się na poziom krajowy, to jak powiedział jeden z eurodeputowanych, to jest strzał w kolano. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem lobbystą, bo od razu chwycą to media, bo od razu chwyci to, no właśnie, nie wiadomo kto, to ciągle jest takie... Wiemy, że właśnie z tym nawet z terminem mamy problem. I chciałam tylko podkreślić też kilka różnic pomiędzy tym lobbingiem europejskim a krajowym. Po pierwsze, to widać, ale Polska tutaj nie odkrywa, powtarza po prostu te doświadczenia krajów. Lobbing europejski jest bardziej techniczny, narodowy lobbing krajowy jest bardziej polityczny. Na pewno wymaga środków finansowych, natomiast nie tylko środki finansowe są czymś, co decyduje o skuteczności działań lobbingowych, co pokazuje chociażby dobra sytuacja, czy wiele przykładów dobrych działań i zakończonych sukcesem organizacji pozarządowych, które są widoczne i co też pokazuje, że chętnie korzystają, chętnie się rejestrują, aby być obecne w tym procesie decyzyjnym. Chciałam też jeszcze wspomnieć na koniec o mediach i ich roli niestety, bo one bardzo często niestety budują taki negatywny wizerunek lobbingu, nawet jeśli chcą dać pozytywny przekaz. Mogli Państwo na pewno zobaczyć, Gazeta Wyborcza co jakiś czas zamieszcza takie wspólne dodatki wydawane przez 6 europejskich gazet. I tutaj z okazji swojego 25 lat ukazywania się miała dodatek europejski, może Państwo czytali, Dominika Pszczółkowska, bardzo dobra bądź co bądź dziennikarka, która zajmuje się tematyką europejską, napisała bardzo pozytywny artykuł o lobbingu europejskim, pokazując jak on funkcjonuje, jak działa, jakie mamy sukcesy i ewentualne porażki. Natomiast tytuł: Polskie buldogi pod europejskim dywanem. Buldogi powinny być nie tyle silne, ile zwinne, dobrze zorientowane w sytuacji i umieć trafić do właściwych osób. Nie ma żartów, chodzi o miliony. No to jest taki, prawda, tytuł i lit, którego możemy się spodziewać w tabloidzie. Pachnie trochę faktem i super ekspresem. I trochę, i też no zdjęcie, prawda, no nasz przystojny pan, który był twarzą dla kampanii Hydraulika, trochę też tak upraszcza i ośmiesza ten obraz. Znaczy ośmiesza, on ma być taki, no taki lekki, prawda, tylko to też nie przyczynia się do wiedzy, prawda, bo nie szukamy i powoduje czy porównanie do buldoga jest czymś, zwłaszcza w kontekście kampanii europejskiej. Ci z Państwa, którzy mają dłuższą pamięć polityczną, to jeden z
eurodeputowanych, też ta metafora buldoga był określany i raczej nie w pozytywnym kontekście. Także myślę, że czasem nawet te pozytywne inicjatywy podejmowane przez dziennikarzy, by tą problematykę pokazywać, no poprzez tytuł redakcji są troszkę odbierane inaczej. Bardzo dziękuję. No właśnie, bo mamy taki problem rzeczywiście, że ten lobbying w Polsce kojarzy się no, negatywnie, tak? To nie ma co ukrywać. My też staramy się jakoś w kontekście tej debaty o tym wspominać. Natomiast rzeczywiście chyba wrażenie jest takie, że ten lobbying w Unii Europejskiej jest wszechobecny. Też kilka dni temu w Guardianie ukazał się duży artykuł, w którym pani Róża Thun z kolei mówi, że dla niej było szokiem, jak ona poszła do tego Parlamentu Europejskiego, że no, dosłownie wszędzie ci lobbyści są. Podobnie zresztą pan poseł Kowal w swoim artykule w Rzeczypospolitej, że korytarze są pełne lobbystów. No i od razu też być może takie skojarzenie jest negatywne. Ale ja mam w związku z tym takie może trochę prowokacyjne pytanie na początek do państwa. Czy, bo my tutaj mówimy o przejrzystości tego lobbingu, a może tych lobbystów jest po prostu za dużo i powinno coś się zrobić, żeby ten lobbing ograniczyć. Czy to jest w ogóle jakieś rozwiązanie? I może bym tak zaczął od pani profesor, jeżeli mogę. Oczywiście, nie, to jest, ja będę pilnował czasu i tematyki, ale... To się jakoś liczy jako czas wyborczy, tak? Czy ja sobie... Jakby mi pan odliczy, tak, od telewizji publicznej ten czas, to będę mówić krótko. Żartuję, ale ja tego chciałam po prostu uzupełnić, ponieważ ja pamiętam z własnego doświadczenia w 1993 roku, jak pierwszy raz weszłam do rządu i współpracowałam wtedy z USAID, robiliśmy razem politykę dla małych i średnich, wtedy doszłam do wniosku, że trzeba by coś zrobić z lobbyingiem, uregulować go prawnie i pamiętam, ukazała się taka książka, już nie pamiętam czyja, którą Amerykanie chyba współfinansowali, jakoś z dwie wizyty w Sejmie po prostu przekonały mnie, że nie mam najmniejszych szans, żeby czegokolwiek ruszyć, dotknąć, także nic wtedy nie udało się osiągnąć, ale potem w 2005 roku w Komisji Europejskiej Siim Kallas, nie dlatego, że Estończyk, chociaż pewnie skojarzenia wszyscy mamy takie, że on po prostu był komisarzem odpowiedzialnym za tę działkę, ale wtedy w piątkę uruchomiliśmy cały proces na poziomie komisji, bo w parlamencie, jak pani mówiła, to od lat 90. już funkcjonowało i tam był zielony papier, wtedy biała księga i potem ten cały komunikat i doprowadziło to wreszcie do powstania tego rejestru 2008. I tu chciałam powiedzieć właśnie bardzo ważną rzecz, a mianowicie problem w Unii ciągle do tej pory polega na tym, że właściwie nie ma podstawy prawnej w traktacie, na podstawie której można by zrobić ten rejestr obowiązkowy. I stąd on jest cały czas dobrowolny. Rada się ustawia cały czas bokiem i dlatego, jak pani mówiła, komisja razem z parlamentem mają ten wspólny rejestr i pewne zasady. Natomiast Rada niby wspiera, ale są tak duże różnice narodowe, że nawet gdyby wykorzystać, taki artykuł jest, 352 chyba 2 albo 4, nie pamiętam, w traktacie, który by można wykorzystać, tylko on wymaga jednomyślności Rady, a tego oczywiście się nie da uzyskać. I główną słabością, głównym mankamentem do dzisiaj jest to, że ten rejestr jest dobrowolny. I teraz wydarzyła się ostatnio jedna rzecz, która nie wiem, czy już była w mediach. Myśmy przegłosowali 15 kwietnia na ostatniej sesji plenarnej parlamentu poprawki do umowy międzyinstytucjonalnej między komisją i parlamentem właśnie w sprawie lobbingu i wprowadziliśmy tam jakby trochę porządku. Od 1 stycznia zacznie się nowy rejestr i tam też są wpisane działania, które można zrobić, które należy prowadzić, żeby zachęcać, żeby zwiększyć ilość zarejestrowanych, bo pan mówi, czy nie ograniczyć, a my prowadzimy działania zachęcające do tego, żeby się ujawnić. Firmy prawne od początku były przeciw. Wtedy jak komisja w 2005 roku to wszystko dyskutowała, to mieliśmy ogromny lobbying ze strony prawników, firm prawniczych i stąd to, co pani mówiła, że ich tam jest 40 czy 70, 70 to jest rzeczywiście cały czas główny problem. Ja nie wiem, czy trzeba ograniczyć, dlatego że tak czy tak te firmy będą usiłowały wywierać wpływ na politykę publiczną, a lobbying, oficjalnie uznany za lobbying, czyli tacy, którzy mają badże, którzy mają prawo wejścia, to oni działają zgodnie z prawem, bo oni działają zgodnie z kodeksem postępowania. W tym nowym, poprawionym porozumieniu komisja-parlament jest także kodeks postępowania dla lobbystów, więc ja myślę, że to wszystko pokazuje, że powoli cywilizujemy to wszystko, ale żeby zmniejszyła się intensywność lobbowania, myślę, że to będzie bardzo trudne do osiągnięcia, trzeba by zmienić definicję lobbingu i prawdopodobnie podjąć działania zniechęcające, ale myślę, że to prowadziło do
do podziemnej gospodarki lobbystycznej, a nie do... I ostatnia rzecz, myśmy przegapili taki moment, kiedy mogliśmy nazwać lobbowanie antyszambrowaniem, co byłoby starym polskim słowem, ale już teraz jest za późno, także musi być ten lobbing i trzeba będzie ciągle tłumaczyć, że to nie jest mobbing, jak rozumiem. Ja przepraszam, ja tylko tyle wstępu. Nie, bo jeszcze chciałem odpowiedzieć na to ograniczenie, że tak liczyłem, że pani profesor powie, że nie należy ograniczać, bo jest to też kwestia beznadziejna w pewnym sensie, ale też, że to, co właśnie tam zależy trochę, żeby się przebiło do opinii publicznej, znaczy, że ten lobbing no, spełnia dobrą rolę. Naprawdę, tak? Znaczy, ja mogę panu dać przykład. Ostatnie lata, kiedy się zaczął kryzys, myśmy akurat zaczęli tę kadencję w parlamencie i zaczęła się ogromna fala nowych regulacji, w szczególności dotyczących sektora finansowego. Regulacji strasznie trudnych, bo ograniczających dochody, poddających całej masie różnych kontrolnych instrumentów cały sektor i właściwie nie było innej możliwości jednak, jak organizowanie w taki sposób zbiorowy tego lobbingu. Znaczy myśmy odbyli setki przesłuchań różnego typu, na które przychodzili, byli zapraszani przedstawiciele z tego sektora bardzo różnych grup firm, łącznie z firmami amerykańskimi, które mają swoje siedziby w Europie i bardzo, i także i małe banki, które wtedy się broniły, żeby nie były regulowane. Więc to było, ja pamiętam, chyba 100 kilkadziesiąt przesłuchań, które w Komisji Ekonomicznej Monetarnej mieliśmy na samym początku, kiedy wprowadzaliśmy te pierwsze ustawy i gdyby dyrektywy czy rozporządzenia, gdyby tego nie było, to ja muszę powiedzieć, ja byłam jedną z niewielu ekonomistów w polskiej, przynajmniej w Platformie Obywatelskiej w naszej delegacji, z jakimś tam udziałem również w transformacji, w reformie sektora bankowego w Polsce, ale to się więc z jakąś wiedzą. Natomiast 99% parlamentarzystów nie ma takiej wiedzy i nie może mieć, bo to po prostu jest proces polityczny, w którym tego eksperckiego profilu jakby trudno go zadekretować, żeby on był. W związku z czym nie ma innej możliwości, żeby zrozumieć rezultaty tych naszych regulacji, niż zapytać tych, którzy będą przedmiotem tych regulacji. Natomiast zupełnie inną sprawą jest, czy stajemy się automatycznie jakby rzecznikiem ich interesów, czy też potrafimy jako członkowie parlamentu zachować obiektywizm, dostrzegać różne interesy i szukać najlepszych rozwiązań. I tu się zaczyna ten taki obszar, z którym nie zawsze sobie radzimy i który trudno prawnie rozwiązać, aczkolwiek w parlamencie są próby jakby pójścia w tym kierunku, żeby ograniczyć wpływ lobbystów legalnie działających na zgłaszane poprawki, na różnego typu działania, które modyfikują propozycje, które się pojawiają, czy z Komisji Europejskiej, czy z parlamentu. Bardzo dziękuję, panie pośle, bo pan właśnie o tych korytarzach pełnych lobbystów, ale pan zachęcał do tego lobbingu. Ja nie pamiętam, tak. Co ja tam napisałem, bo tak to groźnie brzmi. Ja mam przy sobie ten artykuł, pan zachęcał, żeby lobbować też, jakby, że tutaj jeszcze nie ma co wstydzić, jestem. Że trzeba lobbować. I zresztą, jak potem czytałem to z kolei w polityce, był, że pan sam został trochę okrzyknięty lobbystą, bo to chodziło o gaz łupkowy, że pan właśnie... Tak. Bo ja w ogóle jestem trochę... grafomanem w klasycznym tego słowa rozumienia, to znaczy, żeby żyć, muszę pisać. Czasem to jest lepsze, czasem gorsze i coś tam napisałem, czego nie do końca pamiętam. Ja wiem, tak. Nie, dla mnie kluczowa sprawa to jest, żeby nie patrzeć na lobbying gospodarczy jako na rodzaj gorszego lobbingu, bo już tutaj w tej rozmowie początkowo pani profesor nam wyłożyła całą paletę, ale potem już intuicyjnie idziemy z taką nutką podejrzliwości ku lobbystom, którzy mają jakieś interesy gospodarcze. Czy to reprezentować, czy to reprezentują firmy, czy to reprezentują korporacje, czy państwa. No to w takim razie zróbmy takie doświadczenie, czy wyobrażamy sobie Parlament Europejski albo w ogóle parlament, życie publiczne, poszukiwanie jakichś rozwiązań bez lobbingu, a szczególnie lobbingu zakreślonego tak szeroko jak w tej dyskusji. Bo w tej dyskusji okazuje się, że lobbystą jest, nie wiem, szef polskiego koncernu, który przyjeżdża do Brukseli i w ciągu dnia umawia się z 10 posłami i wpada do nich na 15 minut i opowiada, nie wiem, o polskim przemyśle chemicznym, miedzi czy czymś istotnym dla polskiej gospodarki. Lobbystą jest przedstawiciel think tanku, żeby to wszystko przetłumaczyć państwu na góralski,
który tak naprawdę nie jest żadnym think tankiem, tylko jest firmą PR-owską wynajętą przez, nie wiem, prezydenta Putina po to, żeby rozdać list i jego stanowisko w sprawie polityki energetycznej. Lobbystą jest w tym układzie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyjeżdża zbudować poparcie grupy posłów dla jakiegoś projektu innowacyjnego. I wreszcie na końcu oni wszyscy przyjeżdżają do mnie, ale ja też jestem lobbystą. Jestem lobbystą dlatego, że naprawdę mam jakieś poglądy na temat na przykład gazu łupkowego, ale mogę być też lobbystą, bo tak mnie ktoś nazwie, chcąc mi zrobić krzywdę. Na przykład dla kogoś będę lobbystą Jaceniuka, dla innego będę lobbystą byłego prezydenta Janukowycza, dla kogoś będę lobbystą polskiej firmy i to może być dobre albo złe. Czyli jakby to słowo właściwie oznacza dla mnie dzisiaj, oznacza dostęp do informacji. Dla mnie najważniejsze jest, żebym sobie zdawał sprawę, że ta informacja powinna być rzetelna i wiarygodna, ale sam muszę wiedzieć, że zawsze jest tendencyjna, ponieważ ona musi podawać rzetelne, wiarygodne fakty, ale jest tendencyjna w tym sensie, że lobbysta czegoś, jakiejś sprawy, zamierza mnie do niej przekonać. To są sprawy legislacyjne lub innego rodzaju. W moim przypadku moje doświadczenie jest nieco inne niż pani Danuty Hibner, dlatego że ja pracuję na troszeczkę innym polu. U mnie właściwie najczęściej nie chodzi o legislację, jeżeli w ogóle ktoś mnie do czegoś chce przekonać. Jest mi tym trudniej, bo tym trudniej jest mi odróżnić lobbystę od kogoś, kto spaceruje po parlamencie i chce ze mną po prostu pogadać. A wtedy jest pytanie, czy w ogóle ta druga kategoria istnieje, bo każdy tam przyjeżdża w jakichś celach, chce uzyskać jakiś swój cel. Chcę, żebym miał jakąś opinię, żebym ją prezentował. Najczęściej spotykałem się w swojej pracy z lobbystami polityków ze wschodu. Znaczy, to było bardzo ciekawe dla mnie zjawisko, ponieważ nigdy nikt nie zabiegał o swoją opinię na zachodzie w ten sposób, natomiast politycy ze wschodu ewidentnie używają organizacji pozarządowych, think tanków, różnych tego typu instytucji po to, żeby kształtować opinię na swój temat, a najczęściej, żeby kształtować negatywną opinię na temat konkurencji. I tak postępowała Nino Burdżanadze przeciwko Saakaszwilemu, Saakaszwili przeciwko Nino Burdżanadze, Janukowicz przeciwko swojej opozycji, opozycja przeciwko Janukowiczowi, Putin za. On pozytywnie działa, zawsze lobbuje interesy rosyjskiej energetyki. Co dla mnie z tego wszystkiego wynika? Pierwszy wniosek, trzeba się i tak kierować zdrowym rozsądkiem. I czy rejestr będzie węższy czy szerszy, to pierwsze, czego musimy wymagać, no to po prostu postawy posłów, etycznej postawy posłów. Tu jest faktycznie ryzyko na korupcję, po stronie ryzyko korupcji zawsze, ale proste przepisy tego nie ograniczają, czyli po stronie posłów powinien być... Mieliśmy przypadki. No, ja tam wyszedłem jako gwiazda pozytywna. Nie, że się obroniłem, w ogóle zignorowałem. Dawać sobie, przepraszam Państwa, mikrofon, bo nagrywamy, więc myślę o... Mieliśmy taką... Nie, dobrze się, chciałbym, żeby się nagrało. Faktycznie była taka słynna sytuacja, kiedy jakaś firma, która, szczerze mówiąc, właściwie nie było wiadomo, o co jej chodzi, przychodziła do posłów i proponowała im jakieś stanowiska w jakiejś radzie nadzorczej, to było. No właśnie. No w każdym razie to była prowokacja dziennikarska w całości. Miałem szczęście być w tej grupie, która... Nie dała się w to wciągnąć w żaden sposób, ale faktycznie po kilku miesiącach okazało się, że to była po prostu prowokacja którejś z zachodnich gazet. Daily Telegraph, Sunday Times, tak. W 2011 roku. Tak faktycznie było, czyli warto na to patrzeć od drugiej strony, po prostu od strony, czy to sprzyja korupcji, czy nie, i te rozwiązania, które są teraz w parlamencie, nieco zaostrzone, dotyczące wpisywania wszystkich korzyści, prezentów. Mi się tutaj podoba kodeks moich przyjaciół politycznych, torysów, którzy bardzo szeroko definiują lobbying, tak jak my tutaj, najszerzej jak się da, i dość restrykcyjnie definiują korzyści i zalecają je wpisywanie ich. To dzisiaj już jest powszechna dość praktyka w Parlamencie Europejskim. Dotyczy także wyjazdów, zaproszeń, opłat za podróże, finansowania biletów pobytu. Moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie i tu się spotykamy. Czyli spotykamy się w punkcie, który mówi, że jedynie jawność tutaj jest dobrym rozwiązaniem. Nawet rzeczy, których nie można uchwycić od strony lobbystów, bo Państwo przed chwilą o tym dyskutowali, czy zawężyć, czy rozszerzyć, czy otworzyć, czy zmusić.
można łatwiej, moim zdaniem, często uchwycić od strony lobbowanych urzędników, posłów i trzeba na tę stronę popatrzeć. Nie zamykajmy się na lobbystów, to są często dobrze przygotowane firmy. Posługujmy się swoim rozumem, to wystarczy. Oni przygotowują argumentację. Jak ktoś ma, no tak. Ale my razem, jakbyśmy połączyli, to w ogóle już jest genialnie, tak? Trzeba się posługiwać zdrowym rozsądkiem, faktycznie rozumem, jeżeli ktoś ma. To, co dla mnie jest ważne, jest w tej chwili taki klimat, szczególnie w lewej części sali, żeby troszeczkę uszlachetnić lobbying niegospodarczy, na przykład lobbying, nie wiem, ideologiczny, lobbying społeczny, i jakby uznać, że on jest taki czysty z natury. A często sytuacja jest bardzo podobna. Organizacje, które mają jakieś cele społeczne, biorą pieniądze z komisji, przychodzą do posłów i chcą coś uzyskać. A realizacja tego typu celów często pociąga za sobą bardzo konkretne skutki gospodarcze. Szczególnie jeśli chodzi o ekologię. Tutaj każdy to rozumie, prawda? Zaczyna się od szczytnego celu, który jest nieprzeliczalny na euro, ale w momencie, kiedy staje się już przedmiotem realizacji, przedmiotem legislacji, można bardzo dokładnie wyliczyć jego skutki. Czyli ostatni mój punkt, traktować każdy lobbying porówno, bez specjalnych przywilejów, bez jakichkolwiek przywilejów dla rodzajów lobbyingu. Paradoksalnie myślę, że zbliżamy się, mam takie przekonanie, że zbliżamy się w Unii Europejskiej do końca dyplomacji wewnętrznej. Znaczy myślę, że doczekamy czasów absolutnie w zdrowiu, że nie będzie już ambasadorów pomiędzy, a w każdym razie inaczej będzie wyglądało życie dyplomatyczne wewnątrz Unii. I uważam, że należy powoli patrzeć na dyplomację także jako na część lobbingu, nie wyłączając jej. Szczególnie, że niektóre dyplomacje są bardzo sfokusowane, niektóre europejskie i Polska tu jest akurat wyjątkiem, polska dyplomacja jest dość staroświecka w tej sprawie, ale niektóre europejskie, unijne dyplomacje i niektóre wschodnie dyplomacje są szalenie skoncentrowane na celach gospodarczych. I też znowu może być taka sytuacja, że jeżeli się spotykamy z przedstawicielem jakiejś firmy, który chce z nam coś poopowiadać o tym, że jest najlepszy, ma najpiękniejszy ogonek, to jest B, ale jeżeli ten sam papier i te same tezy przyniesie nam ambasador Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu, no to jest cacy. Więc trzeba uważać na to, by także do dyplomacji stosować te reguły, a łapać to po drugiej stronie, ten problem, czyli po stronie korzyści urzędników i posłów. Już kończę. I daję głos pani marszałkini. Proszę bardzo, pani marszałkini. Tak, pani marszałkini, to trochę wywołana w pewnym sensie jako ta lewa strona, ale też taka refleksja po tym, co ja usłyszałem tutaj od państwa. Czy pani trochę jako wicemarszałkini polskiego Sejmu nie zazdrości tej sytuacji, że ci lobbyści jednak nie, no do nas chyba tak nie przychodzą otwarcia, może się bardziej wstydzić. No też mamy te plakietki, prawda, no wiadomo, że w inny sposób się to załatwia i też punktu widzenia właśnie z tych doświadczeń, które pani jako jednak organizacja no, pozarządowa, która nie ma takich środków, znaczy dlatego też jednym z tych celów tej kampanii zwrócenia uwagi jednak na, jak to jest sformułowane, nadmierny lobbying tych dużych korporacji czy dużych banków, no to też są zasoby, które one posiadają, ale też co jest wskazywane z takich miękkich rzeczy, kwestia no, szybkości podejmowania decyzji. Tak? My jednak jako organizacje członkowskie bardziej się chyba musimy tym przejmować, co niestety jakoś nam osłabia, więc jak to w pani przypadku było? Ja może zacznę od takich paru ogólnych uwag na temat Unii Europejskiej i tego, z czym my mamy do czynienia. Wiadomo, że Unia Europejska jest instytucją, prawda, czy organem demokratycznym i ta demokratyzacja coraz bardziej postępuje. Co to oznacza? Że właściwie każdy bądź każda, czy organizacja, czy osoby indywidualne, chciałyby mieć wpływ na stanowione prawo. I coraz więcej organizacji, instytucji chcą uczestniczyć w procesie legislacyjnym. No i teraz, i co więcej, Parlament Europejski, który teraz ma więcej kompetencji legislacyjnych, jest jeszcze bardziej ciałem,
dodatkowo ciałem, prawda, który może być przedmiotem lobbingu, ponieważ właśnie tam również są podejmowane inicjatywy legislacyjne. A zatem Unia rozwija się w takim kierunku, że właściwie wszyscy by chcieli mieć wpływ na to, co się dzieje w Unii, na stanowione prawo i stoi przed nami takie pytanie, czy wszyscy, zakładając, że teraz wszyscy w całej Unii Europejskiej chcieliby mieć wpływ na takie prawo, inne prawo czy owakie prawo. No i gdyby tak, no to w tym momencie, czy wszyscy, którzy każdy ze swojego miejsca, czy to właśnie, czy to ja mówimy o firmach komercyjnych, czy mówimy o instytucjach wszelkiego innego typu, no właśnie naukowych, kościołach, prawda, i tak dalej, gdyby one chciały skorzystać z tego prawa, które mają i do którego korzystania my ich zachęcamy. Bo my chcemy, żebyśmy, przecież Unia to nie są tylko eurokraci, to nie są tylko eurodeputowani. Unia to jesteśmy my, społeczeństwo, prawda, które chce decydować o Unii. Teraz wszyscy by chcieli z tego prawa skorzystać. Czy to oznacza, że my wszystkich, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na stanowienie prawa w różny sposób, poprzez różne formy działania, czy oni wszyscy mają być nazywani lobbystami? No właśnie, i teraz tak, jeżeli odpowiemy, że tak, no to oznacza, że ta cała przejrzystość i jawność, która jest niekonieczna i potrzebna, tak naprawdę by oznaczyła, że jeżeli by to wszystko miało być zarejestrowane, no to pożytek z rejestracji wszystkiego no jest niewielki, bo tego potem nikt nie zmonitoruje, bo to nie chodzi o to, żeby tam gdzieś umieścić, tylko chodzi o to, żeby to było na tyle, że tak powiem, do ogarnięcia, jak się mówi, żeby z tej przejrzystości coś wynikało. No jeżeli powiemy tak, że nie, no to znaczy, że trzeba postawić jakieś kryteria. Kto jest lobbystą, kto nie, czy firmy komercyjne, czy nie. I właściwie wracamy do punktu wyjścia, bo z tego, co słyszeliśmy, no nie ma tych kryteriów jasno określonych. One są bardzo trudne do wyznaczenia i prawdę mówiąc, chyba to jest największy problem, żeby te kryteria określić. Czy i właśnie, i teraz, czy organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra wspólnego, nie na rzecz, prawda, jakichś komercyjnych interesów określonej firmy, czy one mają być nazywane tak samo lobbystami, czy jednak stosowanie określeń czy pojęć przyjętych w końcu w Ameryce, czyli właściwie w kraju, w którym lobbying się narodził, jako zupełnie uprawnione, czyli tego advocacy, czyli rzecznictwa na rzecz określonej sprawy, że jednak jakieś rozróżnienia są do tego potrzebne i konieczne. I właśnie tutaj chcę przywołać przykład Stanów Zjednoczonych. Tam przecież lobbying jakby stamtąd się wywodzi, prawda, tak naprawdę. A mimo to nie jest tak, że tam każdy, kto ma coś do powiedzenia na temat spraw publicznych, musi być traktowany jako, nie chcę mówić zwykły lobbysta, ale jako lobbysta, że odróżnia się jednak organizacje, które nie mają celów stricte komercyjnych, nawet jeżeli mają cele, prawda, które gdzieś tam, tak jak mówił tutaj pan eurodeputowany Kowal, prawda, że gdzieś tam dalej można by się doszukać jakichś korzyści jakiegoś typu. Więc potrzebne nam jest, więc ja myślę, że głównym naszym problemem nie jest to, czy to robić, tylko jak to robić tak naprawdę, tak żeby rzeczywiście dało się oddzielić, określić, kto ma się rejestrować jako ten lobbysta, a co poza tą kategorią powinno funkcjonować. Kolejna sprawa.
To jest też właśnie, ja to mówię też z doświadczenia osobistego, bo ja właśnie, że tak powiem, w poprzednim wcieleniu byłam jedną z tych organizacji, która działała właśnie między innymi na Unii Europejskiej, korzystając z instrumentów demokratycznych, jakie dawała Unia Europejska, żeby informować instytucje unijne oraz osoby, które w tych instytucjach pracują bądź funkcjonują, o tym, co z punktu widzenia kobiet, praw kobiet w Polsce i w Europie Wschodniej i Centralnej powinno być z naszego punktu widzenia robione. I ja nie mówię, że tu jest jakiś problem z tym, żeby gdzieś nas zarejestrować, prawda? Nie ma żadnej, to było wszystko jawne, oczywiste, prawda, i tak dalej. Ale no, czy my, wrzucając wszystkich do jednego wora, nie zaciemniamy? Czy rzeczywiście to jest, raczej jednak powinno się nie tylko te kryteria określić, ale również określić formy, te kategorie, one powinny po prostu inaczej być rejestrowane, inne wymogi wobec nich stosowane. Także powiem tak, ale najgorszą obawą płynącą z tego, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, prawda, że wszyscy mamy wpływ, chcemy korzystać z tego wpływu, chcemy decydować, współdecydować o polityce Unii Europejskiej, to jest to, że kiedy my się zajmiemy, tak powiem, tą drobnicą, że tak powiem, to i tak nam umykają ci najwięksi lobbyści, na kontrolę których my nie jesteśmy w stanie zrobić. To są rządy, to Stany Zjednoczone, które teraz, prawda, negocjują, prawda, rozmaite traktaty z pominięciem jakiejkolwiek jawności, gdzie słyszymy o tym, że, prawda, że żeby zapoznać się z dokumentami każdej ze stron, to może się to odbywać tylko w pokojach, w których nawet nie można prawie że notatek robić, a nie rejestrować tego, co się czyta. No to jest jakiś horror. Czyli mamy tak naprawdę, prawda, my się, i oczywiście ja nie mówię tego po to, żeby się tym nie zajmować i tego nie robić, bo to oczywiście jest konieczne, ale ja myślę, że musimy mieć, rozmawiając o, że tak powiem, o tych małych czy małych istotnych sprawach, ale musimy widzieć cały obraz, co tak naprawdę z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej i obywateli i obywatelek Unii Europejskiej powinno podlegać kontroli i powinno być poddane procesom jawności. I obawiam się, że to, co powinno być tak najbardziej poddane procesom jawności, to Unia Europejska jeszcze długo nie będzie w stanie tego zaakceptować. O, i w tym momencie bardzo dziękuję, bo już musimy, pani profesor się zgłaszała, coś chciała się, tak. W związku z tym, co mówiła pani marszałkini, bo oczywiście w traktatach są artykuły, ja mam sobą pamięć do numerów, ale mam wrażenie, że to jest 11 i 154, w którym jest napisane, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wypowiadania się w sprawach wszystkich polityk, a potem jest gdzieś właśnie w tym dalszym artykule jest zapisane, że Komisja Europejska ma obowiązek stworzenia warunków, które to umożliwią, i stąd zawsze te konsultacje, które przy każdej inicjatywie Komisji są otwartymi konsultacjami dla wszystkich, także dla zwykłych jednostek. Natomiast to oczywiście nie jest lobbying, natomiast lobbying jest bardzo precyzyjnie określony w tych dokumentach, których ostatnia wersja to jest właśnie ta, którą zakończyliśmy negocjować z Komisją gdzieś w styczniu chyba i która była w parlamencie przegłosowana 15 kwietnia, gdzie jest i definicja, i co podlega, i co się rozumie, i które instytucje, i które nie, i dlaczego, i potem w jakich formach, i potem jest aneks do tego, gdzie jest wyjaśnione dokładnie, są formularze, jak trzeba wypełnić, jaką informację trzeba podać, jak się każe także lobbystę, który się nie zarejestruje, czy który nie działa zgodnie z prawem, na przykład jest zarejestrowany i działa niezgodnie z tym kodeksem, który tam jest także załączony, że może utracić prawo do bycia w rejestrze, jak traci prawo do bycia w rejestrze,
jeszcze to traci wszystkie uprawnienia, które legalny lobbysta ma, więc to wszystko jest już bardzo, bardzo precyzyjnie uregulowane, tylko tą jedną słabością jest, to jest to, co mówiliśmy z panią profesor, że to wszystko jest dobrowolne cały czas, prawda, bo nie ma podstawy prawnej. Ale druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to na to pani wskazywała w swojej wypowiedzi, a mianowicie jak wybuchł kryzys i okazało się, że potrzebujemy pewnych reform, dla których nie ma podstawy prawnej w traktacie, to państwa członkowskie, chcąc nie chcąc, uciekły się do różnych umów międzynarodowych, przynajmniej dwa takie traktaty powstały międzynarodowe, jedna dotyczy Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, a druga tego słynnego traktatu z długą nazwą, który w skrócie mówimy Fiscal Compact, który był także ratyfikowany w polskim parlamencie. I one powstały w sposób dość mało przejrzysty, ponieważ powstały bez udziału parlamentu, a więc tej metody wspólnotowej, która wymusza te wszystkie konsultacje, dyskusje, otwartość całego procesu decyzyjnego w podejmowaniu decyzji prawnej. I to może się dalej szerzyć. Znaczy tego typu, i tak ja rozumiem to, co pani mówiła o tych o właśnie różnym takim nieprzejrzystym, za zamkniętymi drzwiami podejmowaniu decyzji. Rada Europejska trochę poszła w tym kierunku, ponieważ kiedyś była bardzo aktywna Rada do Spraw Ogólnych, która przygotowywała całe szczyty państw członkowskich, więc to wszystko było bardzo na stronie internetowej, były dostępne konkluzje, projekty konkluzji. Natomiast w tej chwili w Radzie Europejskiej, którą kieruje pan Van Rompuy, te szczyty są przygotowywane i to się tam wszystko odbywa przy udziale szerpów, czyli delegatów z każdego rządu i to wszystko przestało jakby być takie przejrzyste i to jest trochę jakby trzeba patrzeć na to, co się dzieje w Unii Europejskiej z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji i tej przejrzystości. To niby nie chodzi o ten lobbying w takim klasycznym rozumieniu, jak to prawo mówi, ale jest pewne jakby zagrożenie dla przejrzystości funkcjonowania i podejmowania decyzji, ponieważ się dzieje to poza traktatem, a traktat jest jedynym gwarantem przejrzystości. Nie wiem, czy pan jeszcze pan chciał się odnieść. Panie pośle. Mi się wydaje. Dobrze. My sobie tutaj rozmawiamy, ale tak, chętnie bym się odniósł dwa słowa do tego, o czym mówi pani Danuta Hibner. Ja mam przed sobą ten nasz dokument z kwietnia 2014 roku i właściwie on mnie przekonuje jednak do tego, że tutaj o precyzję będzie trudno i będzie się to rozwadniało. Przepraszam, pan poseł mówi o tym porozumieniu pomiędzy... O decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany porozumienia tego międzyinstytucjonalnego, o którym mówiła pani komisarz. Jak to czytam, nie będę państwa teraz tym zanudzał, ale tak jeszcze na świeżo właśnie teraz czytałem, jak Danuta Hibner mówiła, że tu są definicje. Tak, tu są różne definicje, jest na przykład przez wykluczenie pewnych działań określone, co można robić, czego nie można robić. Tym niemniej ja jestem absolutnie przekonany, że tutaj droga poprzez to, że będziemy wymyślali kolejne regulacje i dzielili lobbystów na tych czarnych i białych, czyli na tych, którzy zajmują się celami gospodarczymi i są podejrzani, a tych, którzy mają jakieś szczytniejsze cele, prowadzi nas donikąd. Uważam, że jedynym miejscem, gdzie to można i w tym zakresie faktycznie w Parlamencie Europejskim była sensowna myśl, żeby raczej na poziomie regulaminu i działań po stronie posłów, ja myślę, że w praktyce tak, i to jest właściwy kierunek moim zdaniem, posłów, asystentów, współpracowników, czyli osób, które są odbiorcą komunikatu lobbyingowego, jakiegokolwiek, próbować budować dobre praktyki. Mało wierzę i utwierdziła mnie w tym ta dyskusja także, żeby można to było zbudować po drugiej stronie, czy po stronie nadawców tego komunikatu. Dlatego, że oczywiście można zbudować jakąś ścisłą definicję, że to jest ktoś, kto reprezentuje czyjeś interesy, robi to za pieniądze i tak dalej, ale wiemy, że wszystkie te rzeczy można bardzo łatwo obejść. I tutaj są na przykład taki element, który tu jest ważny, żeby nie posługiwać się grupami fasadowymi, które coś udają kogoś, kim nie są, ale wiemy, jak bardzo nieostre są tego typu sformułowania. Jakaś grupa w jednej sprawie może być fasadowa, a w innej może nie być fasadowa. W jednej może głosić poglądy konkretnych osób, a w drugiej nie. W drugiej to mogą być poglądy, które zostały, nie wiem, kupione za pieniądze. Wydaje mi się, że demokracja, szczególnie ta taka dziwaczna demokracja europejska, w której jest wiele absolutnie pozademokratycznych sił, korporacji, banków, biznesu, mediów,
w której nie możemy patrzeć na wszystko tylko przez pryzmat interesów narodowych. Jak obserwowałem lobbying antyłupkowy, to tu się, u nas się często mówiło w prasie takie łatwe słowo, że no Rosjanie są przeciw. Gdyby to Rosjanie byli przeciw, to to było bardzo łatwe. Lobbying antyłupkowy miał bardzo wielo, był takim dużym lobbyingiem, dobrym do studiów, miał bardzo wielowarstwowy charakter. To była konkurencja, atom, to była energia odnawialna, to były państwa, faktycznie też Rosja, ale też Francja, czyli były państwa wewnątrz Unii i z zewnątrz Unii, to były korporacje, w tym lobbingu występowali nawet artyści, ponieważ tam ważnym elementem tego lobbingu było przekonywanie za pomocą sztuki, filmów i te filmy nie były tylko po prostu filmami technicznymi. W tym lobbingu występowali profesorowie, uczelnie, eksperci. Czy tak samo nie wygląda lobbing w debacie klimatycznej? To samo. Więc naprawdę dobre praktyki po stronie odbiorców komunikatu, a tutaj uznanie dobrej woli, że ktoś do nas się zwraca z tendencyjnym, acz kompetentnym komunikatem. Ja nie widzę tutaj możliwości za wiele. Myśmy się zachowywali... Tak, myśmy podobnie, zresztą sprawdziłem, jak głosowaliśmy w kwietniu, głosowaliśmy tak samo na końcu i pewnie w końcu kierowaliśmy się tą samą intuicją, że tutaj takie proste regulowanie może nas zaprowadzić po prostu donikąd. Dzięki. Potwierdzam jeszcze pani marszałkini bardzo krótko, bo zaraz będę państwu chciał, bo niestety musimy... Oczywiście, więc ja tylko króciutko, bo też chciałabym się odwołać też do swoich doświadczeń już jako posłanki i wicemarszałkini i żeby powiedzieć, że ja oczywiście mówiąc to wszystko nie mówiłam, że jestem przeciwna, mam nadzieję, że tak nie zostałam odebrana jak regulacją i właśnie w kierunku przejrzystości i jawności, wręcz przeciwnie, bo fakt, że u nas właściwie to w ogóle nie funkcjonuje, rzeczywiście powoduje, że my również w Sejmie bywamy poddawani takiemu lobbingowi i ja osobiście miałam takie doświadczenia, że przychodziły do mnie grupy, powiedziałabym, z ochrony zdrowia, takie grupy pacjenckie, które bardzo zajmujące się jakimś strasznie poważnym problemem zdrowotnym, co ja zawsze przyjmuję, bo sprawa zdrowia to jest dla mnie sprawa priorytetowa, no ale często z tymi grupami przychodzi jakiś przedstawiciel jakiejś firmy farmaceutycznej, prawda, który uważa, że dla tego, żeby w tym problemowi zdrowotnemu zaradzić, potrzebna jest, prawda, jakiś sprzęt czy coś trzeba, prawda, koniecznie wesprzeć, dofinansować. I to rzeczywiście, to się zdarza, czasem to jest bardziej jawne, czasem mniej, ale ja muszę powiedzieć, że też muszę się odwoływać do tego swojego zdrowego rozsądku, bo natychmiast mi się zapala wielka żarówka, że w tym momencie po prostu mówię tak, ale to... O tym możemy rozmawiać, ale nie o tym. Sprzęt czy te rzeczy mnie nie interesują, ale fakt, że tu nagle zupełnie wydawałoby się w sprawie takiej no, społecznie nośnej i nabrzmiałego problemu, za tym ciągną się rozmaite właśnie komercyjne instytucje, to rzeczywiście jest problem u nas również. No. Dwa zdania, panie pośle. Często jeszcze do tego przychodzi elektorata. Z nimi attaché ambasady, który jeszcze ma coś innego do zaoferowania. Na końcu mi wychodzi z tego, że naprawdę wszystko się kończy na zdrowym rozsądku polityków i wybierajcie w tych wyborach zdroworozsądkowych polityków. A na poważnie mówiąc, to jest takie polskie, to jest bardzo poważne, to prawda. A to jest też takie polskie, że my uważamy, że bezpiecznie jest wtedy, kiedy jesteśmy odbiorcą komunikatu, gdy nie wchodzimy w techniczne szczegóły. Ale często rozmawiam z polskimi ambasadorami, sporo podróżuję po świecie i mówię, jak wy lobbujecie, bo Polska słynie z tego, że ma kiepski lobbying. Bo wszyscy mamy w głowie, że uczciwość się kończy tam, gdzie rozmawiamy o konkretach. No tylko jeśli polski ambasador na przykład ma lobbować za polskimi maszynami górniczymi i ma to robić w taki sposób, że pójdzie do ministerstwa w jakimś kraju, gdzie ministerstwa odgrywają większą rolę. Na przykład w całej Ameryce Łacińskiej tak jest. No właśnie. No tak, tylko że jeżeli on idzie i promuje Polskę i polskie maszyny są najlepsze, to tak,
A potem, często słyszałem takie zdanie, a dalej go pytają, to co mamy kupić? I tutaj on mówi, no a czy tu się nie zaczyna lobbying? Jak on mówi, jak w Polsce są dwie firmy, a on musi powiedzieć, że najlepsza jest ta. A kiedy tego nie powie, to cała jego działalność jest w gruncie rzeczy nieefektywna, no bo oni mówią, że jakiś wariat przyszedł ogólnie opowiadać o tym, że w Polsce jest fajnie. Więc ta granica, którą ja sobie też ją często wyznaczam, jest bardzo bezpieczna, ale szalenie zachowawcze podejście, o którym powiedziała pani Wanda Nowicka, że jak techniczne rzeczy, to my nas już nie interesują. No tylko, że w związku z tym czasami całe przedsięwzięcie jest wtedy bez sensu. No dobrze, ja wiem, bo już presja, że zaraz się kończy czas. Jeszcze chciałbym dać państwu szansę przynajmniej zadania. Myślę, że realnie to jest jeden, dwa pytania. Nie wiem, czy w ogóle z uzyskaniem odpowiedzi jeszcze będziemy mieli szansę, ale spróbujmy, bo jednak presja elektoratu, to jest presja elektoratu. Mamy też jakieś pytania z Twittera. One dotyczyły właśnie między innymi rejestru przejrzystości. Czy tam chociażby, bo tam jest rzeczywiście wzmiankowane o tym, że jest w jakiej dziedzinie lobbysta działa. Tutaj, jak rozumiem, też to pytanie zawiera pewien postulat, jakie konkretne przepisy, czy jaka ustawa została wylobowana i kwestia drzwi obrotowych, która też jest interesująca, ale może jeszcze będzie okazja, żeby na to odpowiedzieć. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie albo bardzo krótko wypowiedzieć się w temacie, na ten temat? Jeżeli tak, to niestety tutaj zachęcam do podejścia tutaj, bo nie mamy tak długiego mikrofonu, a musi być przez mikrofon. Witam, Mariusz Patę, Instytut Romana Rybarskiego. Nie wiem, czy państwo się, interesowali publikacjami dotyczącymi jakości stanowienia prawa w tej strefie gospodarczej, tak, u Unii Europejskiej, w porównaniu z prawem, które spaja takie, powiedzmy, organizacje wolnego rynku jak NAFTA czy ASEAN. No, okazuje się, że jeżeli wziąć kryterium, jaka jest wysoka renta, powiedzmy, legislacyjna w Europie, to jest ona jedna z najwyższych, czyli europejski konsument, obywatel płaci bardzo dużo za regulacje, które są w Europie tworzone i potem przechodzą do regulacji krajowych, narodowych. I jak państwo widzicie tutaj ten problem, jak zaradzić tej inflacji prawa, nie bójmy się powiedzieć, złego prawa, tak? Gdzie indziej na świecie tworzą się bardziej konkurencyjne stowarzyszenia państw czy regiony. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że pan przypomniał mi jeszcze o czymś, o czym chciałam powiedzieć. Mianowicie, co mogłoby zabezpieczyć posłów, posłanki, eurodeputowane przed, powiedziałabym, lobbingiem w takim sensie, żeby móc je ocenić to, co, o czym nas chcą poinformować, czy jak chcą na nas wpłynąć, żeby można było sobie wyrobić opinię odpowiedzialną na ten temat. I to jest problem na pewno polskiego parlamentu. Nie wiem, jak to jest, czy to w takim stopniu, myślę, że chyba tam u was jest lepiej, ale przede wszystkim jest ogromna słabość, jeśli chodzi o wsparcie
prawne posłów czy posłanki. W Stanach Zjednoczonych każdy przedstawiciel, prawda, czy członek kongresu ma za sobą ogromne biuro prawne, eksperckie, które pomaga przedstawicielom swoim w tym, po pierwsze, w dobrym stanowieniu prawa, a po drugie w ocenie tego, co do nas trafia. My tego nie mamy. W Sejmie to naprawdę wsparcie w tym zakresie jest niewielkie, a zatem tak naprawdę posłowie i posłanki są zdani tak naprawdę na siebie, na ekspertów, z których się korzysta, a siłą rzeczy my zajmujemy się tak wieloma sprawami, na których nie jesteśmy w stanie się znać dobrze, a zatem dostęp do dobrych ekspertyz, do dobrego wsparcia merytorycznego jest kluczowy w tym, żeby się jakby uchronić, żeby nie podjąć jakiejś złej decyzji w oparciu o to, o co nie chcemy. Tak. Myślę zresztą, że Parlament Europejski akurat tutaj możemy zareklamować. Ja rzadko reklamuję Parlament Europejski, bo mam do niego wiele uwag, ale w tej sprawie możemy, bo tu jak słucham pani Wandy Nowickiej, ja sam byłem dwie kadencje posłem, to po pierwsze w polskim Sejmie obowiązuje rozumienie lobbingu, no tak jest sprzed 20 lat, czyli że lobbing to jest taka firma, co ma napisane, że się zajmuje lobbingiem. Po drugie, te firmy się nie rejestrują, a po trzecie generalnie... No tak, no jestem, ale zaraz pójdę dalej. A w ogóle generalnie obowiązuje taka doktryna jak w Związku Radzieckim w sprawie seksu, że tego po prostu nie ma. Więc no, faktycznie na korytarzach nikt nie wchodzi z lobbystów albo bardzo nieliczne osoby, no bo jak oni mają wejść, bo się nie rejestrują i tak dalej. Więc model Parlamentu Europejskiego byłby idealny dla polskiego Sejmu. Zmniejszyć liczbę posłów, dać więcej pieniędzy posłom na to, żeby swobodnie, bez specjalnych ceregieli w biurach i tak dalej, mogli zamawiać ekspertyzy prawne, ekspertyzy merytoryczne, żeby po prostu byli lepiej obsłużeni merytorycznie, bo się zajmują bardzo szerokim zakresem. Dopóki tego nie będzie, cały czas wracamy do tego. Ubezpieczyć tę drugą stronę, tego odbiorcę komunikatu, a już dać sobie spokój z takim regulowaniem nadawcy komunikatu, bo w dzisiejszych czasach jest to praktycznie już niemożliwe. Pani profesor. Ta kwestia, którą pan podniósł, to oczywiście dotyczy jakości stanowionego prawa, to jest troszeczkę inna kwestia, ale wydaje mi się bardzo istotna. Z tym, że ja nie jestem ekspertem od tych spraw, takich porównań nie prowadziłam i nie znam, ale wydaje mi się, że bardzo trudno porównywać ugrupowania integracyjne, które są właściwie tylko strefami wolnego handlu, z ugrupowaniem integracyjnym takim jak Unia Europejska, którym tworzy się z 28 państw członkowskich rynek wewnętrzny i trzeba zastąpić 28 reżimów narodowych prawa jednym systemem wspólnym, gdzie stosuje się do bardzo różnych sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich, regionach, miastach, stosuje się to podejście one size fits all, prawda, czyli jedno rozwiązanie dla wszystkich. I wydaje mi się, że to, co te instrumenty, które mamy w Unii Europejskiej, które mają poprawiać jakość stanowionego prawa, to jest na pewno ten proces analizy wpływu prawa, także na koszty, prawda, czy na obciążenia administracyjne, także zróżnicowane efekty stanowionego prawa na terytorialnie w Europie, na różne obszary. Ta komisja, którą powołaliśmy, która się tym zajmuje, to specjalne ciało, nie pamiętam jak ono się nazywa, w Komisji Europejskiej, bo od 2005 roku działa. Myśmy także w parlamencie w tej kadencji powołali dla robienia tych impact assessment także grupę ekspertów, która to robi w trakcie naszego procesu legislacyjnego. Mankament polega na tym, że na końcu całego procesu, kiedy już parlament wprowadzi czasem radykalne zmiany do propozycji komisji i kiedy Rada do tego doda jeszcze dalej idące zmiany, nie ma już na końcu takiego rzetelnego impact assessment, rzetelnej analizy oddziaływania, czyli wszystkich skutków tej ostatecznej wersji. I przez to prawdopodobnie też jakby od strony prawnej patrząc, te wszystkie rozwiązania mogą mieć różnego typu mankamenty legislacyjne. I drugim takim mechanizmem kontrolnym ilości stanowionego prawa, bo to też jest jakby grzech europejski, to jest rola parlamentów narodowych z punktu widzenia zasady pomocniczości, czyli parlamenty narodowe mają prawo oceniać
oceniać każdą inicjatywę i legislacyjną, i nielegislacyjną z punktu widzenia subsydiarności, czyli czy to rzeczywiście, czy to musi, znaczy bardzo dobrze, tak, czy to jest z tym, że się nie wywiązują z tego obowiązku. Ale ocenę, czy trzeba to rzeczywiście rozwiązywać na poziomie europejskim, czy wystarczyłyby rozwiązania lokalne, czy w sensie narodowych, czy nawet poniżej narodowych, więc jakieś mechanizmy mamy, ale one nie są dostatecznym jakby sitem, który by utrzymał i ilość, i jakość prawa na dobrym poziomie. To już będziemy 3 minuty jeszcze może, czy już jest, żeby ja bym chciał, wszyscy jak Państwo, to ja bym chciał trochę podsumować, tak, jak już Państwo wychodzą, to tak nie będę w trakcie. To, co ja usłyszałem i Państwo chyba też, i to było przez wszystkich nasze panelistki i panelistę podkreślane, to jest kwestia przejrzystości, bo my się też zastanawiamy, co możemy z tym zrobić, że to jest ten dostęp do tych procesów decyzyjnych raz, ze strony organizacji lobbystycznych i dostęp do tego, co dzieje się na styku wpływania na te procesy decyzyjne, a co jeszcze może bardziej istotne, wpływ obywateli, każdego z nas na ten proces, w procesie konsultowania, ale przede wszystkim dostępu do dokumentów, czy dostępu do wiedzy na ten temat, w jakiej te procesy są. I żeby już nie wywołać Państwa do tablicy, to czy ja dobrze powiedziałem, czy Państwo się ze mną zgadzacie, tak? Dobrze, bardzo się cieszę w takim razie. Bardzo dziękuję, bardzo żałuję, że mieliśmy tak krótko okazję rozmawiać, ale bardzo się cieszę, że mimo tego, że za tydzień już wybory, Państwo do nas przyszli. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Zapraszam z tych Państwa, którzy jeszcze chcą z nami zostać, tam na dole będzie skromny poczęstunek i też możliwość powiedzenia do kamery, dlaczego jawność jest ważna. I jest jakiś tam mały prezencik za to, żeby to powiedzieć, nie za co się powie, ale żeby to powiedzieć. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i życzę.